Cześć Wam, witam na kanale 2MF. Dzisiaj znowu wybrałem się nad rzekę. Chciałem połowić jakieś klenie i okoni. Ostatnio woda przybrała, jest brudna. Podniesiony stan jest i to sporo. Poszła chyba pośniegówka. No tak jest ciężko o rybę, że jest masakra. Ostatni wypad jak byłem, no to trafiło się kilka okoni, chyba jeden klenik. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. No jest kilka dni po tamtym dniu wyszedłem. Od tamtej pory woda niespecjalnie się zmieniła. Jest dosyć zimno jeszcze w nocy na minusie. W dzień około 5 stopni. Także no trochę słabo. Zanim ta woda się wygrzeje chociaż troszkę o kilka stopni. Pewnie będzie słabo z tymi braniami, ale zobaczymy co tam się uda wydłubać. Dzisiaj mam nową wędkę. Robinson Toshido od 1,5 do 10 gram. 2,30. Kupiłem sobie nową wędkę, bo tamtą złamałem moje Mizuki, no i kupiłem taką z przeznaczeniem pod strąga, ale nie miałem nic dobrego takiego pod klenia właśnie i okonia, to muszę z tą wędką łazić. Zobaczymy jak się sprawdzi. Wygląda, że jest pracuje w pełnej paraboli i daje się nim rzucać takimi jednogramowymi główkami, także nie powinno być źle. Dobra, to ja się biorę do roboty i miłego oglądania. Jazd siedzi. O, fajny okoń. Przy samym brzegu wziął. Fajny, grubiutki okonik. Prawda ładny? Nabić na te podpórki. Jest. To jest normalnie wymęczone, te dzisiaj ryby to są strasznie. 3 godziny jestem już na rybach. To dopiero jest trzeci okoń i jeden kleń. Taki garbusek mały. Dobra, padaj.
O, coś fajnego. Chyba garb taki duży. O kurde. O, piękny. O kurde, ja pierdziele. No, piękny naprawdę. Jest. Ale klucha. Pięknie. Piękny okrąg się trafił. Kijek sobie fajnie poradził, ale nie specjalnie było czuć to branie. Do koni to jednak jest potrzebny taki elektryczny, szybki elektryczny kij. A ten garbus. Słabo czuć było branie, ale utrzymał go bez żadnego problemu. Kilk do 10 gram. Jest już godzina 17, po 17 nawet trochę. Od godziny 14 była lipa. Kilka małych okoni, jeden mały klenik. Wszystko nie było niewymiarowe właściwie. Może jeden okoń tylko był w wymiarze. A tu o 17 taka niespodzianka. To raczej nie jest wina kija. Ten kij jest naprawdę świetny. Na pstrąga będzie idealny. Zobaczycie, bo na pewno się z nim wybiorę już jeszcze nie raz na pstrągi. A raczej to jest wina tych pogody i ciśnienia może, albo no nie wiem, jakichś warunków, że te ryby nie biorą w ogóle, bo na stałych miejscówkach, gdzie miałem zawsze brania pewne miejsca, w ogóle te ryby nie reagują wcale. No, trzeba szukać, tak wymęczyć te ryby trzeba, że jest masakra. Dobra, na dzisiaj to tyle. Ja jeszcze to trochę połowię, ale już raczej nie będę tego nagrywał, bo nie będzie widać. Także dzięki, że zostaliście do końca. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.